Cześć i czołem, witam w moim kolejnym blogu. Dzisiejszy temat, jaki chciałem podjąć, to jest różnica w przepisach i organy kontroli, które mogą tu nas w Niemczech kontrolować jako kierowców. Zapraszam. Jedną z większych różnic, jaką mamy między Polską a Niemcami, to jest różnica w prawie pracy. W Polsce prawo pracy nie reguluje czasu pracy kierowcy, a tutaj tak. Jeżeli AETR pozwala nam jechać 15 godzin na dobę, to przepisy prawa pracy niemieckiego temu zaprzeczają. Te przepisy są spójne, ale nie do końca. Zazębiają się, ale też i wykluczają. Przykład. Jeżeli jedziemy na przykład 4,5 godziny, robimy 45 minut pauzy, jedziemy 4,5 godziny, mamy zrobioną 45 minut pauzy, potem mamy na przykład rozładunek, godzinę i według AETR-u możemy jechać jeszcze godzinę. To według prawa pracy niemieckiego już tego nie możemy, gdyż czas pracy według niemieckiego prawa pracy liczony jest troszeczkę inaczej. Według prawa pracy czas pracy to jazda, czynności inne, czyli załadunek, rozładunek, obsługa auta i tym podobne, plus pauzy poniżej 15 minut. Czyli jak idziemy do ciecia zanieść mu papiery i zostanie nam auto na pauzie i zajęło to 14 minut, to jest to liczone jako pauza. Znaczy, przepraszam, jako praca. Więc praktycznie rzecz biorąc, według niemieckiego prawa pracy nie da rady jeździć na 10 godzin, mając chociażby załadunek, rozładunek gdzieś po drodze. A tak w rzeczywistości to też się nie da, gdyż 10 minut dziennie zajmuje nam kontrola przedstartowa, więc już jest 9,50 do wykorzystania. Przykład wykorzystania czasu pracy według niemieckiego systemu. Jedziemy 4 godziny, zrobiliśmy 45 minut pauzy, jedziemy 3 godziny, to już jest 7. Zrobiliśmy rano kontrolę przedstartową, to jest 7 godzin 10 minut. Byliśmy zanieść papiery, zajęło to 10 minut. To już jest 7.20. Rozładunek trwał godzinę, to już jest 8.20. Potem podjechaliśmy gdzieś tam godzinkę, to już jest 9.20. I załadunek trwał 40 minut. Jest koniec. To, że mamy 15 godzin czasu pracy według AETR-u, tak, ok, to jest, pasuje, to działa. Ale w ciągu tych 15 godzin nie możemy przekroczyć 10 godzin czasu pracy. Od jakiegoś czasu jest to dosyć mocno przestrzegany przepis, a od nowego roku zaczęły być za to dawane kary i firmie, i kierowcy. Za przekroczenie czasu pracy dobowego do 3 godzin jest kara 50 euro dziennie. Jeżeli jest tego tam mniej, no to będzie ta kara troszkę mniejsza. Maksymalna do 3 godzin to jest 50 euro. No ale jak rozciągniemy to na parę dni w miesiącu, a trafi nas kontrola z 28 dni, no to ta kara może być solidna.